Gorąco, choć to dopiero początek kampanii wyborczej, posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie mają złudzeń, w polityce najbliższe miesiące będą wyjątkowo gorące. Zebraliśmy blisko 4000 podpisów, które przedstawiliśmy w delegaturze Biura Krajowego Państwowej Komisji Wyborczej, aczkolwiek bez mała drugie tyle podpisów jest jeszcze pośród działaczy Prawa i Sprawiedliwości. PiS chwali się mocnym poparciem dla swego kandydata. Mandat senatorski sprawowany przez członka ugrupowania Beatę Gosiewską świętokrzyscy działacze chcą odzyskać. Zwracają jednak uwagę na niską frekwencję i temu chcą w kampanii zaradzić. Będziemy szczególną uwagę zwracać na to, aby poprzez postać pana posła Jarosława Rusieckiego przypomnieć wyborcom o tym, że te wybory odbędą się 7 września. Świętokrzyscy działacze oficjalnie rozpoczęli kampanię wyborczą do Senatu. Jednocześnie przygotowują się do wyborów samorządowych. Powierzenie funkcji szefa sztabu wyborczego posła Rusieckiego sekretarzowi PiS w województwie Andrzejowi Prusiowi to wyraźnie przygotowywanie kandydata na prezydenta Starachowic. Poseł Jarosław Rusiecki w kampanii nie przebiera w słowach. W tej chwili obserwujemy taką sytuację, jaka istniała w PRL-u. Co innego widzimy poprzez media, co innego słyszymy, co mówią politycy, a rzeczywistość skrzeczy. Prawo i Sprawiedliwość skupia się na ważnych dla regionu problemach. Obok infrastruktury drogowej jest to rolnictwo i przemysł. Tu PiS chce wprowadzać zmiany. W polskiej wsi jest wyzwaniem dla rządzących, również dla Prawa i Sprawiedliwości, jako w tej chwili partii opozycyjnej, pokazywania tego, jakie mankamenty wykonuje obecnie sprawująca władza PSL i Platformy, a szczególnie minister rolnictwa, który jest bezradny wobec aktualnej sytuacji. Jednym z najważniejszych wydarzeń kampanii w wyborach uzupełniających do Senatu może okazać się wizyta Jarosława Kaczyńskiego w regionie. Jak zapowiedział pełnomocnik partii w województwie Krzysztof Lipiec, prezes Kaczyński odwiedzi również Ostrowiec jako stolicę wyborów uzupełniających. Dla posła Rusieckiego wizyta prezesa będzie dużym wsparciem. Zapowiedział swoją obecność w Ostrowcu pan premier Jarosław Kaczyński. Również w Ostrowcu odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy też zapraszali do każdego z powiatów ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo to nie tylko jest moja kampania. To kampania całego Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Jarosław Rusiecki nieraz już wspominał, że wyznaczenie go na kandydata poczuwa sobie za zaszczyt. W kampanii zamierza ciężko pracować, aby osiągnąć jak najlepszy wynik.